Hej, witam cię serdecznie w nowym miesiącu, w nowym tygodniu. Zobaczmy, co się dzieje ciekawego na rynku zagranicznym, co się dzieje na rynku krypto i dokonajmy podsumowania tej pierwszej sesji w nowym miesiącu, jak i również tygodniu na GPW. Jeżeli ta tematyka cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowałem skrót informacji prosto z bankiera i startujemy już od pierwszych ciekawostek. Nowy Jork próbuje wygrzebać się z turystycznego dołka. Mimo wysiłków władz miejskich Nowy Jork nie przyciąga tak wielkich rzeszy turystów, jak przed pandemią szkodnika. W 2020 roku było ich o 67% mniej aniżeli rok wcześniej. Turystyka stanowi jedno z największych źródeł przychodów miasta. Osiągnęła rekordowy poziom 66,6 miliona odwiedzających, generując 47,4 miliarda dolarów, które wydali w mieście w 2019 roku. Według rewidenta stanowego w czasie pandemii w 2020 roku liczba turystów spadła o 67%, a ich wydatki zmniejszyły się o 73%. Rozczarowujące wyniki obserwuje się mimo ogromnych wysiłków miasta, aby przyciągnąć turystów. Towarzysząca im kampania reklamowa pochłonęła już 30 milionów dolarów. Lecimy dalej. Miliony Amerykanów zagrożonych eksmisją. Wygasa pandemiczne moratorium. W niedzielę w USA wygasa wprowadzone przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób moratorium na wykonywanie eksmisji lokatorów. Według szacunków wstrząsem zalega ponad 15 milionów lokatorów, a ich dług opiewa na 20 miliardów dolarów. Mimo chęci części demokratów Izba Reprezentantów, która od soboty ma ponad miesięczną przerwę w obradach, nie zdołała jej przedłużyć ze względu na obiekcje jednego z republikańskich deputowanych, które uniemożliwiły głosowanie w piątek. Wcześniej, wbrew oczekiwaniom i niemal w ostatniej chwili, prezydent Biden odmówił przedłużenia ochrony lokatorów za pomocą rozporządzenia, wzywając do tego Kongres. Biały Dom obawiał się, że rozporządzenie może zostać unieważnione przez wyrok Sądu Najwyższego, który może dodatkowo zawęzić pole działań prezydenta wobec pandemii w przyszłości. Ale w rezultacie decyzji prezydenta Kongres miał w praktyce tylko jeden dzień na przyjęcie legislacji. Ciekawie, lecimy dalej. W USA wszedł w życie limit zadłużenia państwa. W niedzielę zakończył się dwuletni okres zawieszenia pułapu zadłużenia USA. Resort finansów musi podjąć tzw. środki nadzwyczajne, aby uniknąć technicznej niewypłacalności państwa, która miałaby bardzo groźne konsekwencje dla globalnych rynków finansowych, piszą amerykańskie media. Pułap zadłużenia wszedł w życie, ponieważ demokraci i republikanie nie zdołali wypracować w tej sprawie kompromisu. Takie konflikty zdarzały się już w minionej dekadzie, ostatni raz w 2019 roku, ale niepewność, jaka towarzyszy sytuacji, w której potencjalnie Stany Zjednoczone mogą nie być w stanie obsłużyć własnego długu, jest bardzo niepokojąca zarówno dla rynków, jak i dla administracji USA. No to zobaczymy, jak tam dzisiaj indeksy się zachowują. Lecimy dalej. Prywatna cenzura platform społecznościowych. Unia Europejska chce większej przejrzystości. Prywatna cenzura w wykonaniu portali społecznościowych, czyli m.in. usuwanie profili przez Facebooka, może utrudniać działalność organizacjom społecznym, artystom, politykom czy dziennikarzom. Procesy sądowe zapowiada były prezydent USA Donald Trump, ale nie on jedyny chce walczyć z prywatną cenzurą. Unia Europejska pracuje nad nowym prawem, które ma zapewnić większą przejrzystość decyzji moderacyjnych oraz możliwość ich kwestionowania także przed sądem. Lecimy dalej. Wjazd na Słowację bez kwarantanny tylko dla zaszczepionych. Więc jak wybierasz się na Słowację, to warto się zapoznać z tą informacją. Na Słowację bez obowiązkowej kwarantanny mogą wjechać tylko osoby w pełni zaszczepione przeciw szkodnikowi, poinformował Urząd Zdrowia Publicznego. Przypomnienie zasad związane jest z uznaniem przez sąd konstytucyjny, że osoby po pierwszej dawce nie są uważane za w pełni zaszczepione. Lecimy dalej. Członek RPP. Wyższa inflacja nie jest czasowa. Wymaga reakcji. Odejście inflacji CPI od celu nie jest czasowe i wymaga reakcji ze strony polityki pieniężnej. Napisał w artykule dla Rzeczpospolitej członek RPP Łukasz Hart. Lipcowa projekcja inflacji jeszcze bardziej ugruntowała mnie w przekonaniu, że taka zmiana jest konieczna. Wreszcie w kontekście pandemicznej niepewności i towarzyszącej podwyższonej inflacji trzeba patrzeć na całość polityki makroekonomicznej państwa, a spodziewane utrzymanie relatywnie ekspansywnej polityki fiskalnej daje kolejny argument za ostrożnym zacieśnianiem polityki pieniężnej. Kwestia złożonych współzależności między tymi politykami zasługuje zresztą na osobną dyskusję, dodał. W ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja w Polsce dobiła do 5% rocznie. Wyższe wartości po raz ostatni obserwowaliśmy 20 lat temu. Według Harta optymalną strategią dla polityki monetarnej w Polsce jest jak najszybsze rozpoczęcie jej ostrożnej normalizacji.
Lecimy dalej. NBP. Banki łagodniejsze dla kredytobiorców. Na trzeci kwartał tego roku banki przewidują utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i dla przedsiębiorstw oraz złagodzenie w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Banki oczekują wzrostu popytu we wszystkich segmentach rynku kredytowego. Wynika z ankiety NBP w opracowaniu sytuacja na rynku kredytowym. Ciekawie, lecimy dalej. Przemysł nieco przyhamował. PMI spadły z rekordowo wysokiego poziomu. Lipiec był kolejnym miesiącem utrzymania szybkiego tempa ekspansji polskiego sektora wytwórczego, aczkolwiek był on nieco wolniejszy niż w maju i czerwcu. Wynika z raportu IHS Market. Problemem pozostają jednak wąskie gardło oraz presja kosztowa. W lipcu PMI dla polskiego przemysłu przybrał wartość 57,6 punktów, poinformowała firma badawcza IHS Market. W czerwcu odnotowano nowy rekord na poziomie 59,4 punkta. Także w maju wskaźnik ten ustanowił najwyższy odczyt sięgającej roku 1998 historii tych badań, przyjmując wartość 57,2 punkta. Lecimy dalej. Mangata podwyższa prognozy na 2021 rok. Zysk netto ma wynieść 56 milionów złotych. Ciekawie. Mangata Holding podwyższyła prognozy wyników grupy na 2021 rok. Przychody ze sprzedaży mają wynieść 730 milionów, EBITDA 110 milionów, a zysk netto 56 milionów. Podała spółka w komunikacie. Pod koniec marca Mangata prognozowała przychody w 2021 roku na 659 milionów, EBITDA na 94 miliony, zysk netto na 43 miliony. Lecimy dalej. Bowiem z zyskiem w pierwszym półroczu tego roku. Jednostkowy zysk netto bowiem w pierwszym półroczu tego roku wyniósł blisko 104 miliony złotych, co stanowi wzrost o 4,76% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, poinformowała spółka w komunikacie. Lecimy dalej. Dom maklerski BOŚ obniżył wycenę akcji AB do 78,80 z 85 zł i utrzymali rekomendację na poziomie kupuj. Raport wydano przy kursie 59,40. Lecimy dalej. Sprzedaż gry Creepy Jar na konsolach wyższa od oczekiwań zarządu. To popatrzmy. Szacunkowa sprzedaż gry Green Hell na konsolach jest jak dotąd wyższa od tego, czego oczekiwał zarząd Creepy Jar, jednak firma nadal czeka na ostateczne dane, poinformował pan biznes członek zarządu Krzysztof Sałek. Studio zdecydowało o pracach nad kolejnymi dodatkami do gry. Ciekawie. Zobaczymy, jak to się odbiło dzisiaj na kursie właśnie tej spółki. Lecimy z jeszcze jedną ciekawą informacją. Popatrzmy na to. Premiera nowej części serii gier Playwaya Car Mechanic Simulator 2021 odbędzie się 11 sierpnia, podano na stronie gry na portalu Steam. To zobaczymy, jak to również wpływa dzisiaj na kurs Playwaya i co się będzie działo po premierze. No właśnie, daj znać w komentarzach, kto uważasz, a ja lecę dalej. Goldman tnie wycenę CD Projektu, notowania w dół. Analitycy Goldmana wydali rekomendację sprzedaj dla akcji CD Projektu, informuje Bloomberg. Jednocześnie za sprawą wyraźnych poniedziałkowych spadków notowania producenta Wiedźmina i Cyberpunka znalazły się na najniższych poziomach od ponad miesiąca. No to zaraz sobie zobaczymy i daj znać, co o tym sądzisz. I zobaczymy również te pozycje krótkie, które są utrzymywane na CD Projekcie. No nie dadzą mu odetchnąć, nie dadzą. Lecimy dalej. To była ciekawa informacja, która dzisiaj wygenerowała dosyć znaczne obroty na Kary Witamin, bo widzimy, że Krynica Witamin zawarcie umowy ramowej z Ekipa i Koral w zakresie produkcji napojów. Tak więc jak jeszcze nie widziałeś tej informacji, to myślę, że warto się z nią zapoznać, no bo wiadomo, może być tutaj różnie rozgrywana przez rynek. Lecimy z jeszcze jednym newsem, bo szykuje nam się dosyć ciekawy debiut, być może w najbliższym czasie. Murapol złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z rozważanym zamiarem przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji, poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Grupa Murapol to deweloper mieszkaniowy, który przez 20 lat działalności zrealizował 67 wieloetapowych inwestycji, w ramach których powstało 316 budynków obejmujących łącznie 18,7 tysiąca lokali. I startujemy z podsumowaniem, rozpoczynamy od rynku krypto. Dzisiaj wrzuciłem dosłownie kilkudziesięciosekundowe nagranie odnośnie nowego szczytu na MetaHero 588%. No i właśnie, czy czasami nie zostało poprawione? No zobaczmy sobie, przechodzimy na giełdę Bitmart i jak widzimy, tak czy siak ten szczyt już został wybity i ustanowiony na poziomie 0.044 i to znacznie został poprawiony, to zobaczmy jak to wygląda w tym momencie, jeżeli sobie tutaj wprowadzimy już to nowe historyczne szczyty. Mamy 0.44, to jest 719% od dołka, który miał miejsce 20 dni temu, czyli 13 lipca. Moje nagranie pojawiło się 11 lipca. Jak ktoś skorzystał, to duże gratulacje, bo chyba nie było osoby, która oglądając ten materiał i interesując się tym projektem,
No, sami widzimy, jakie wyniki można było wyciągnąć. Wyciągnąć z tego jakikolwiek procencik na plus, to i tak jest sukces. No i zobaczymy, dokąd to oczywiście doleci. W związku z tym Meta Hero pojawiło się również pytanie w ankiecie. Tak więc zerknijmy sobie jeszcze na szybko, jak to wygląda również na CoinGecko, bo widzimy, że w rankingu Meta Hero już zajmuje 225 miejsce. A jak pamiętamy, startował jakieś 400 miejsc wyżej. Czyli widzimy, że projekt cały czas jest dynamicznie tutaj rozgrywany i widzimy, że obroty również bardzo znacznie wzrosły, bo 16 milionów dolarów dziennie to są niesamowite obroty, jak na ten projekt. No i zobaczymy, dokąd to wszystko doprowadzi MetaHero. Przypominam, że do giełdy Bitmart, gdzie mamy jedne z większych obrotów, oczywiście dostęp masz również tutaj, który podwieszam się na głównym kaflu. W tym miejscu obok masz BitBeya do złotówki, jak potrzebujesz na krypto, obok masz oczywiście giełdę Binance. Ja już przychodzę do tego, żebyśmy zobaczyli sobie na kartę społeczność, bo mamy pytanie ankietowe i sam jestem ciekawy, dokąd to tak naprawdę może dolecieć. W portfelu krypto, z tego co pamiętam, mieliśmy jeden token, który eksplodował chyba na 4,5 tysiąca, 4,600 jakoś tak. No to zobaczymy, dokąd dojdzie MetaHero w tych najbliższych miesiącach, czy też latach. Czas oczywiście pokaże. Przypominam również, że dzisiaj uczestnikom portfelu krypto pojawiły się dwa materiały, tak więc warto sobie wejść i zobaczyć. I popatrzmy, ile będzie kosztował MetaHero, czyli token Hero, na koniec 2021 roku. I w tym momencie mamy 217 oddanych głosów i mamy skrajności dwie, bo widzimy, że powyżej 1 dolara 31% oddanych głosów i zrobiłem takie przedziały, bo ciężko jest tutaj cokolwiek innego wpisać, kiedy mamy takie małe zakresy. 0,5, czyli 50 centów do dolara, 14%, od 10 do 50 centów, 15%, i widzimy tutaj 1 cent do 10 centów, 13%, no i spadnie do zera, czyli mamy tutaj skrajny pesymizm, mamy 28%, a więc widzimy tutaj albo spadnie do zera, albo wzrośnie powyżej dolara, i to do końca 2021 roku. Tak więc zobaczymy, jak oczywiście będzie. Czas tutaj pokaże, ale tak nawet zróbmy sobie szybką symulację, co się wydarzy, jeżeli będzie tutaj rzeczywiście 10 centów, no to widzimy 1762%. Robi się ciekawie. Jakby było 5, 50 centów, 9 tysięcy, no kurczę. No i zobaczmy tego dolara. 18520%, by jeżeli by rzeczywiście kiedykolwiek doszedł MetaHero do dolara, no to od tego dołka by wzrósł aż tyle, czyli ze 100 zł, by to było ponad 18 tysięcy z 1185. Resztę nawet nie chcę przeliczać, bo aż ciężko by było się z tym zmierzyć, tak więc lećmy tutaj. Wyobraźnię można rozpalić do czerwoności, co tutaj ciekawego będzie się działo teraz na rynku krypto, jeżeli chodzi o indeks strachu i chciwości. Dla optymistów ekstremalna chciwość 79, dla pesymistów neutralny poziom na 48. W topowej dziesiątce widzimy, że Bitcoin w tym momencie kosztuje poniżej 40 tysięcy dolarów za sztukę, 4% w dół w ciągu ostatniej doby. Ethereum 2627 dolarów za sztukę, 1,69 na plusie. HEX spada 7 ponad procent i w topowej setce popatrzmy na największe zmiany. Bitcoin Cash podrożał o 13%, KIK Token o 8%, Bitcoin Gold 7%. I popatrzmy na największe spadki, no bo skoro Bitcoin cofa, no to widzimy, że również tutaj się polało trochę czerwieni. Torcoin oberwał 25%, potem Dekret obrywał 10%, Siacoin 8,2, czy HEX 7,69, czyli widzimy, że rynek krypto bardzo tutaj mocno bierze pod uwagę to, jak zachowuje się nam król krypto, czyli oczywiście Bitcoin. I lecimy sobie teraz już na spokojnie z tym, co się dzieje na rynku światowym. Tutaj też mamy oczywiście do czynienia z indeksem strachu. Zerknijmy sobie, jaki jest poziom 30, czyli strach na rynku oczywiście panuje. Popatrzmy sobie na spółki z S&P 500. W tym momencie Microsoft zyskuje 12 setnych, Apple bez tutaj praktycznie zmian, bo 6 setnych na minusie, Google spada 13 setnych, Facebook 87 setnych na minusie, Amazon 1 dziesiątką na plusie, Tesla, o kurczę, ale Tesla rośnie. 5,73 na plusie Tesla rośnie. Bardzo ciekawa sesja. Również jeżeli chodzi o sektor finansowy, widzimy tutaj sporo zieleni. No to zobaczmy, jak tam sobie indeksy dzisiaj radzą. Jeżeli chodzi o ropę, mamy dosyć ciekawe zejście. 73 dolary 25 centów za baryłkę. DAX w tym momencie wykonał niezłego szejka, tak więc sami nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Przypominam, że pierwszy piątek miesiąca przed nami, tak więc mamy najważniejsze dane w miesiącu płynące z amerykańskiego rynku pracy, czyli NFP. No i będzie się działo. Na pewno wtedy 15581 punktów, jeżeli chodzi o DAX-a w tym momencie. Jeżeli chodzi o Nasdaq, o S&P 500 oczywiście, to mamy tutaj delikatne plusy, 4406 punktów. Nasdaq w tym momencie dan rośnie, 15021 punktów. No i srebro, jak widzimy, w zatrzymaniu 25 dolarów 48 centów za uncję. Złoto również w zatrzymaniu 1814 dolarów za uncję i waluty do złotówki. Frank kisi się w miejscu 4,24, funcik spada 5,33, euro również w dół 4,55 i dolar również w dół 3,83. I lecimy sobie z naszymi kolejnymi
głosowaniami, bo przypominam, że w poniedziałek rusza zawsze głosowanie, w którym możesz współdecydować o tym, jaki przegląd zobaczymy w najbliższy weekend. Oczywiście za nami już przeglądy weekendowe są, tak więc jak nie widziałeś, to tam cię również serdecznie zapraszam. I widzimy, że jaki przegląd zobaczymy w sobotę zamiast banków, no bo banki będziemy zamieniać, a w niedzielę zaproszę cię na przegląd sektora OZE. Widzimy, że zostawić banki ma tutaj numerem jeden jest w tym momencie, 32% oddanych głosów, a jest ich w tym momencie oddanych 75%. Potem mamy gaming, 21%, pogromcy wirusa, o proszę, czyżby wróciły do łask, 24%, spółki z Wikchemia 5% i spółki z MWIG 40%, 17%. Tak więc jak jeszcze tutaj nie oddaj swojego głosu, to serdecznie cię zapraszam, byś to uczynił. I ja już przechodzę sobie do tego, aby podsumować rynek GPW. Zobaczmy, z czym się nam dzisiaj przyszło zmierzyć na tym naszym parkiecie, na pierwszej sesji w nowym miesiącu, w nowym miesiącu, jak również w nowym tygodniu. Z produkcyjnymi zaczynamy. Tarczyński rośnie 2,8% na plusie, Formas 2,1%, Miklant 1,9%, w odwrocie za to w korekcie mamy Harper 6,34% na minusie, Makarony 3,45%, liderzy obrotu to Harper 433 tysiące, czy Haptek 352 tysiące. Na hitach WIGU z ubiegłego tygodnia widzimy, że CCC zyskuje dzisiaj 1,65% na plusie, PGE 1,38% na plusie, Rafako skorygowało o 1,5%, Lark spadł ponad 7% i HM Invest spadł potężnie o 18%. I jak widzimy, obroty najwyższe tutaj ma CCC 15 milionów. Na spółkach dywidendowych tutaj Cognor zyskuje 11%, Rozapol 9,59%, Alta 6%, a w odwrocie mamy dzisiaj Games Operator 7,93%, Locum 5%, liderzy obrotu to PKN Orlen 47 milionów, czy PZU 30 ponad 6 milionów. Jeżeli chodzi o pogromców, Inogen dzisiaj jest blokowany, jak widzę, 6,5% do weryfikacji. Carvitamin, czyli ta spółka, która puściła tą dosyć ciekawą informację, no dzisiaj mamy potężny obrot jak na tą spółkę, bo ostatnio to jakoś się uśpiła, ale mamy 2 miliony, dzisiaj się przemyliło i 5%, 5,5% do góry, kurs 20 zł 5 groszy, no dosyć ciekawa spółka, na najbliższy czas będziemy obserwować, czy raczej będą ją dołować, czy wręcz przeciwnie. Mabion 3,82 na plusie, Genix One 2,41 w odwrocie, mamy Hemp traci dzisiaj 3,6 na minusie, SCPFL 2,32 na minusie, czy Gerontek 2,22 na minusie. Liderzy obrotu Mabion 9 milionów 300, Mercator 6 milionów 700, czy dwie banieczki na Carvitamin. Na budownictwie Vistal zyskuje dzisiaj 7%, Prochem 5%, czy również 5% mamy na Elektroti. W odwrocie za to Mostostal PLC traci 6,5%, Mercor 2,4%, TS Gaz 2,3%. Liderzy obrotu Budimex, prawie dwie banki, Mostostal PLC, bańkę 300. Jeżeli chodzi o nieruchomości, Alta dzisiaj zyskuje 6%, Triton 5,86 na plusie, Marvipol 3,25%. W odwrocie za to dzisiaj jest Varimpec 6,47 na minusie, Locum 5% na minusie. Liderzy obrotu to Marvipol 3,2 miliony, Bańka 300, Plaza Center. Jeżeli chodzi o energetykę, tutaj PGE zyskuje 1,38 na plusie, Foton 1,32, w odwrocie mamy tylko 3 spółki, jest to Kogeneracja, 60 również Benzin i Tauron 1,14 na minusie. Liderzy obrotu PGE 6 baniek 100, prawie 4 banki Tauron, Amel System 2 banki 100. Jeżeli chodzi o turystykę, tutaj Efekt zyskuje 6,19, Tatry bez zmian, w odwrocie Nowatura straci 5,95 na minusie, Rainbow delikatnie, a nawet niedelikatnie 2% w korekcie, Enter 14% na minusie. Odzieżówka. Tutaj Ezotic zyskuje 5%, Wojas 4,30, CDL 3,9% na plusie. W odwrocie za to mamy Wisturę 4,5, Plantwer 2,12. W obrotach liderem jest Pepco 31 milionów, CCC 15 milionów. Gastronomia, Hamburger 19,5%, oczywiście Sakana 2,29, 3,23 na minusie i BC Polska. Przypomniałem sobie właśnie o kolejnej grupie, że miałem dodać, ale dzisiaj były tak zajęte, tak więc na następny raz postaram się oczywiście przygotować tam kolejne zestawienie, jeżeli chodzi o kolejną porcję spółek pod obserwację. Amrest 1,6 na plusie, Bańka 400 na obrocie. I lecimy sobie teraz z gamingiem. Popatrzmy, INTM zyskał 10 ponad procent, Carbon Studio 9,75, też poszła dzisiaj informacja, tak więc warto sobie sprawdzić. Creepy Jar 8,64, Simteract 8,54 na skromnym obrocie. Jak widzimy, 70 spółek w zestawieniu i Maras na gamingu cały czas trwa. I z tego co pamiętam, na wynikach portfela mamy nowe historyczne minima, tak a propos, tak więc gaming się cały czas przecenia. Jeszcze nie znalazł swojego dna. Neurone 8,26, 28 na minusie, na skromnym obrocie 2 zł, tylko Games Operator 9,793, Unilab 7,14, czy Dragaeus 6,38 na minusie. Liderzy obrotu, to zerknijmy, CD Projekt, no dzisiaj rzeczywiście konkretnie zleciał, 5,27 na minusie, zobaczymy zaraz jak tam shorty, ile ten Goldman tam prognozuje tą ich cenę, 146 milionów obrotu, TS Games ponad 10 baniek, Payway 2,600, 2,200, Creepy Jar 11bit, banka 200, banieczka na Fun 51, który dzisiaj też oberował konkretnie, bo 5,36 na minusie, sam indeks stracił 1,22, tak więc shortu dzisiaj w grze na indeksie, 24 065 punktów. No i wracamy teraz na ten CD Projekt, popatrzmy sobie, co oni tam ciekawego na tych pozycjach krótkich wyczyniają i popatrz, to są aktualne pozycje krótkie, no i zniknęły nam pozycje krótkie, zostały tylko dwie. Tak więc dwa shorty oficjalne na CD Projekcie, również mamy TS Games na shorcie, Eurocash i OTSW, no i popatrzmy na historię.
I widzimy, że te trzy shorty ostatnio zniknęły 28, 29 i 30 lipca. Tak więc można sobie również sprawdzać te pozycje historyczne. No zobaczymy, czy kolejne się nie pojawią. I jeszcze przypomnijmy sobie, jak tam ten Goldman. Nowa cena docelowa z raportu Goldmana to 156 zł. No to troszkę jeszcze brakuje. Podczas gdy poprzednia wynosiła 182 zł. Przypomnijmy, że jeszcze przed premierą Goldman CD Projekt wyceniał na 408 zł. No ale to już oczywiście jest historia. Wracamy, czyli CD Projekt dzisiaj finalnie zamyka się na poziomie 175 zł. No i do tych prognoz Goldmana jeszcze im trochę brakuje na tym spadku. Zobaczymy, jak to się zakończy. Jeżeli chodzi o banki, dzisiaj Alior zyskuje 4,5%, Getin Noble 2,65%, Pekao S.A. 2%. Jak patrzę teraz na banki, to przypominam sobie oczywiście, że w tym tygodniu, jak dobrze pamiętam, mamy wysyp raportów z kolejnych banków. Jeżeli chodzi o pierwsze półrocze, warto na pewno śledzić te wszystkie raporty, które będą publikowane właśnie na rynku w tym okresie czasu. Pekao BP 18 setnych na minusie, ING 52 setne na minusie, a liderzy obrotu to PKO BP 30 Banik 28, Alior. Sam indeks 77 setnych na plusie, 6682 punkty. Jeżeli chodzi o OZE, dzisiaj Grodno zyskało 2,7% na plusie, ELKU 2,5, a w odwrocie mamy dzisiaj VAT 5,74. Co to za VAT się pojawia? Tak więc pewnie jakieś zmiana nazwy. Jak ktoś wie, no to oczywiście proszę podrzucić w komentarzu. Zelencybaton 4,5% na minusie, potem mamy Termo 4% na minusie, a liderzy obrotu to ML System 2 miliony 100, Grodno 761 tysięcy. I lecimy sobie oczywiście z kolejną porcją spółek. Tutaj zaczynamy od indeksów. Jeżeli chodzi o indeksy, największe wzrosty należą do WIG Odzież 2,65, Leki 1,46 czy Media 1,38. Wysoko również MWIG 40, 1% i 2% do góry, 4993. No i być może zmierzymy się z psychologiczną barierą 5000 punktów. Może to być ciekawe starcie. SWIG 80, 63 na plusie, 20789 punktów. I lećmy sobie niżej. Zobaczmy WIG 20 dzisiaj w odwrocie. Jednak jedną setną zaledwie, ale na minusie. Zaczynamy ten tydzień i ten miesiąc na WIG 20, 2253 punkty. I w odwrocie, jak widzimy, najmocniej tracącym indeksem jest WIG Telekomunikacja 1,31 na minusie, WIG Games 1,22 na minusie. Jeżeli chodzi o WIG 20, tutaj LPP zyskało 3,40 na plusie, Pekao S.A. 2% czy Mercator 2%. W odwrocie, jak widzimy, CD Projekt najmocniej obrywa 5,27 na minusie, Cyfrowy prawie 2%, TTSW 1,29. Liderzy obrotu to CD Projekt 146 milionów, 52 Allegro i Walka. Popatrzmy, jaka walka podaży z popytem, 0, nikt nie zwyciężył, obroty konkretne, PKP Orlen 47 milionów, Tino 43. Lecimy teraz ze średnimi spółkami, czyli MWIG 40 wlatuje na ekran i zerknijmy. Alior numerem 1, 4,5%, Playway 4,47, czyli widzimy, że pozytywnie informacja została przyjęta. Star Product 4% ponad, Mabion 3,82 i w odwrocie dzisiaj mamy XTB traci 5,47 na minusie, 11 milionów 800 się przemieliło, Komarch 2 miliony 2%, 2,2 na minusie. Jeżeli chodzi o obroty, zerknijmy sobie. Dzisiaj Alior 28 milionów 11 XTB. Na małych spółkach, czyli SWIG 80, popatrzmy. Dzisiaj liderem wzrostów jest Cognor 11% i 23%, Mangata 6,92, Car Vitamin 5,53, to są ci liderzy. Z drugiej strony najmocniej dzisiaj obrywa Wistula, tracą 4,5%, Lubawa 2,96 czy GL Cosmet 2,40. Liderzy obrotu Cognor prawie 7 baniek, ML System 2,100 czy 2 banieczki Car Vitamin. Liderzy na New Connectie, popatrzmy dzisiaj Hamburger 19,5% na plusie, Roka 15%, na dużym obrocie Bloomerang 12%, na większym obrocie Emtazja 10%, co tu jeszcze mamy? Ekopol 7,5% na większym obrocie. Carbon Studio również większy obrót 9% do góry. I popatrzmy sobie na największe spadki dzisiaj na NewConnectie, co tam dzisiaj najmocniej nam poleciało. I widzimy, że tutaj Wacomtek oberwał 20 ponad procent na skromne obrocie, ale zawsze MMCPL 15%, na większym obrocie za to Biofaktor oberwał 15%, 200 tysięcy się przemieliło, Parcelt 14%, również jakiś większy obrót tutaj jest, Femtek 6,67 na minusie, 131 tysięcy. No i popatrzmy, czy mamy dzisiaj jakieś spółki, które są powyżej miliona na obrocie na New Connectie i widzimy, że jest to tylko jedna spółka, jest to Fun51, który oberwał dzisiaj 5,36 na minusie, banieczka obrotu. Potem popatrzmy, jak jest rozpiętość, jakie są przestrzały, jeżeli chodzi o obrotu. No i zobaczmy sobie teraz indeks szerokiego rynku. Ja sobie w tle już odpalę oczywiście statystyki. No widzimy, że dzisiaj bowiem rynek przyjął bardzo ciekawie tą informację. Mamy piękne, tłuste wzrosty 20% do góry, 17 milionów obrotu, no to jak na bowiem bardzo ładna sesja. Gratuluję wszystkim, którzy się oczywiście zapali. Cognor ponad 11%. Jeżeli chodzi o statystyki dzisiejszej sekcji, do transakcji zawarto 90 095 sztuk, a obroty wynosiły 735 547 702 zł. Jeżeli chodzi o obroty, również CreepyJar się wyróżnia bardzo ładnymi wzrostami, czyli widzimy, że informacja została przyjęta bardzo pozytywnie, bo 8,64 na tej spółce, no to przy takim obrocie bardzo ładny wzrost. 2 miliony 200 obrotu. Provident 9% do góry.
Kolejna spółka również 9%, do Razapol również wysoko 9,5%. Na większe obrocie na przykład Karwitami się rzuca w oczy 5,5%, 2 miliony, czy na przykład Alro 4,5%, 28 milionów. No ale to nie jest tak pięknie, że wszystko nam oczywiście puchnie. Z drugiej strony popatrzmy, mamy też dosyć ciekawe zejścia i wręcz spadki. HM Invest obrywało 18 ponad procent, 585 tysięcy. Nexity obrywało ponad 14%, Open Finance 9,65%, czy na przykład Games Operator 9,793%, też na większe obrocie. Mosto TPLC 6,5%, większy obrót Bańka 300. 146 milionów, CD Projekt 5,27 na minusie. No i liderzy obrotu, zerknijmy sobie tutaj. CD Projekt liderem dzisiaj, Allegro numerem 2, Orlen, Dinuś, tak to wygląda, jeżeli chodzi o czołówkę. Wysoko Pepco w tym zestawieniu również pod względem obrotu, tak więc dosyć ciekawa sytuacja. No i zerknijmy sobie na te indeksy, co tutaj ciekawego się w tym momencie dzieje. No WIG rozpoczął, jak widzimy, blisko tego, żeby się znaleźć już na teście poprzednich szczytów, tak więc górne ograniczenie tego range'a. No jestem bardzo ciekawy, czy w sierpniu uda im się to przebić, to by było naprawdę niesamowite. Jeżeli chodzi o WIG20, podobna sytuacja, są cały czas w zawieszeniu w tym range'u, tak więc jesteśmy blisko tego, żeby ewentualnie uderzyć w test tych poprzednich górnych poziomów, bądź odpaść z kretesem i przynajmniej przemielić się przez ten okres wakacyjny w sierpniu na wysokiej sekwencji. Daj znać w komentarzach, ty uważasz, jak uważasz, czy sierpień da nam wzrosty, czy ewentualnie będziemy mieć tutaj zatrzymanie i jakieś ruchy boczne, a być może czeka nas zupełnie coś innego, szczególnie jak napłyną jakieś niespodziewane informacje z zagranicy. Pozdrawiam serdecznie, na razie, hej.